Naszemu Bogu niech będzie cześć i chwała, niech będzie Jego imię uwielbione i błogosławione za tak wspaniały czas, jaki nam daje, gdy wspólnie rozważamy Jego Słowo w dzień sabatu. Drodzy, chcę dzisiaj w naszym rozważaniu podkreślić pewne myśli, o których często chrześcijaństwo w ogóle nie mówi nic. O wielu sprawach chrześcijanie nie mówią, natomiast prawdą jest to, że w ogóle uważają, że po niebowstąpieniu Jezusa to w zasadzie koniec nastąpił misji Jego. Że wszystko, co już związane było z Jego działalnością, się zakończyło. A drodzy, gdy rozważamy Słowo Boże, a zwłaszcza rozdziały 14, 15, 16, 17 Ewangelii Jana, to wiemy, że Jezus mówił o wielkich planach, jakie miał do zrealizowania, mieli Jego uczniowie, później się apostołowie. To wszystko Jezus mówił i podkreślał tą prawdę, która dotyczyła czegoś szczególnego, co funkcjonuje od samego prawie początku. W zasadzie możemy to tak powiedzieć, bo Pan Bóg zawsze chciał zawrzeć przymierze. I dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć, jak to przymierze realizowane było, w jakich również etapach. Bo coś w tym jest, że i również tutaj zauważamy jakby dwuetapowe podejście do tego zagadnienia. Ale drodzy, chcę również na początek jeszcze przeczytać słowa, które zapisane są podobne do tych, o których czytaliśmy w liście do Koryntian, które siostra przeczytała. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan, 13 rozdział, pierwszy rozdział, 13 i 14 wiersz. I czytamy tak. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Drodzy, gdy rozważamy to, to w przekładzie warszawskim, bo teraz czytałem to z przekładu warszawskiego, użyte jest słowo rękojmia. W innych przekładach jest zadatek zazwyczaj, ale drodzy, cóż to jest rękojmia? Gdy chciałem znaleźć definicję, to w zasadzie wszędzie w przeglądarce wyskakują nam prawa konsumenta. Bo jeżeli mówimy o rękojmi, o gwarancji, to zazwyczaj mamy z prawami konsumenta do czynienia. Ale co od razu oznacza to, że mówimy o gwarancji czy rękojmi? O pewnym zabezpieczeniu. I to jest, drodzy, ciekawe, że gdy mówimy o zbawieniu i o wielkim dziele, jakie Pan Bóg dokonuje dla nas jako ludzi upadłych, zdajemy sobie sprawę z tego, że bez Jego pomocy nic byśmy nie byli w stanie uczynić, to wiemy, że Bóg pragnie, aby to zostało zabezpieczone odpowiednim, również powiedzielibyśmy, aktem prawnym. Tak to jest. Jeżeli w Piśmie Świętym mówimy o sądzie, jeżeli mówimy o takich sprawach, to niektórzy mówią, to lepiej już o tym nie mówmy. No nie. Właśnie Bóg chce, aby zbawienie było zagwarantowane prawnie i żeby człowiek dostąpił go nie na jakiejś zasadzie przypadkowej, ale na zasadzie, że został oczyszczony, usprawiedliwiony, no i uznany za sprawiedliwego, bo my sami nie jesteśmy, ale uznani poprzez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. I to jest, drodzy, sednem zbawienia. Czyli Bóg nas chce nauczyć czegoś, że w sprawie przymierza ono następuje w jakiś sposób etapowy, aby przybliżyć nam tą kwestię, że prawnie Bóg zabezpiecza nas. I to jest tutaj w tym słowach, myśmy to tu czytali, prawda, który Duch Święty, możemy zostać nim zapieczętowani i on jest czym? Rękojmią, więc gwarancją, zapewnia nas, że tak się stanie, drodzy. Że nie jesteśmy w niepewności, że ludzie nie muszą mieć niejasnej sprawy co do mojej przyszłości. Tak nie jest. Bóg zabezpiecza. Ale drodzy, popatrzmy na sam początek. Zobaczmy do tego opisu, jak to wyglądało w przypadku Abrahama, patriarchy. 17 rozdział, którego nie będziemy czytać, bo jest to długi rozdział i tam jest mowa na temat obrzeski
I czytamy o tym, że Abraham został obrzezany, również zostali jego domownicy i tak miało już być w przyszłości, jego potomstwo, cały Izrael. W zasadzie to jest instytucja żydowska, tak możemy powiedzieć, bo to Pan Bóg polecił. Ale kiedy, drodzy, zostało zawarte przymierze z Abrahamem? Czy dopiero wtedy? Drodzy, dokładnie 15 lat wcześniej. A o tym mówi właśnie 15 rozdział i wiersz 5. Abraham miał dylemat, bo miał zostać ojcem wielkiego narodu, ale nie miał potomstwa. W związku z tym sytuacja się komplikowała. No i nie wiadomo było, jak to teraz będzie z jego przyszłością. Bóg go zapewnia, ale jakiejś realizacji nie ma. No, wszystko stoi w miejscu. On mówi, to się nie może stać. On rozumiał, że on jest już w pewnym wieku, jego żona również, to jest niemożliwe. Ale Bóg dawał obietnicę. I oto 15 rozdział mówi o tym, że gdy Bóg go zapewniał, to wtedy wyprowadził, o tym mówi 5 wiersz, wyprowadził go na dwór, powiedzielibyśmy tutaj po naszemu, na pole, i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć, i rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Czyli widzimy, drodzy, że jest rzeczywiście dwa jakby etapy. Pierwszy, gdy Bóg go wyprowadza pewnej nocy na dwór, pokazuje mu, wiecie, nie było wtedy latarni, więc wyobrazić sobie możemy, że rzeczywiście o wiele więcej było widocznego nieba. Zresztą Pan Bóg to sprawił, że on dojrzał pięknie rozgwieżdżone niebo i Bóg mu dał obietnicę, że tak będzie liczne twoje potomstwo. To po pierwsze. I druga sprawa, że Abraham, jak czytamy, co zrobił? Uwierzył. Tak, Abraham uwierzył. I dlaczego, drodzy, o tym mówię? No bo o tym mówi nam właśnie apostoł Paweł, gdy daje przykład Abrahama i tego świadectwa, jakie on właśnie wobec Boga uczynił. Pytanie jest w 4 rozdziale dokładnie na ten temat. Właśnie apostoł Paweł zadaje pytanie. Czytamy więc od wiersza 9, 4 rozdziału listu do Rzymian. Apostoł pisze tak. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Stawia pytanie. Mówimy bowiem, że wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? I stawia pytania. I jak odpowiada? Kiedy to było? No czytajmy dokładnie. Nie po obrzezaniu, lecz przed. Czyli wtedy, gdy go wyprowadził na dwór, prawda? To jest 15 lat wcześniej, drodzy. Wyprowadza go na dwór i wtedy właśnie Abraham uwierzył. Wtedy uwierzył w swoim sercu, wtedy przyjął to, a zrealizowanie tego drugiego etapu było 15 lat później, gdy została dokonana obrzeska fizyczna. Dlaczego, drodzy, o tym mówimy? Ponieważ w tym rozważaniu, tylko nieco wcześniej, bo w rozdziale drugim, w zborze tym apostolskim były pewne problemy. Te problemy pojawiały się wśród judeochrześcijan i wśród nawróconych na chrześcijaństwo, bo oni różnie podchodzili do wielu spraw. Zwłaszcza judeochrześcijanie uważali często tak, czyli ci pierwsi wyznawcy zboru apostolskiego, że aby poganie mogli stać się chrześcijanami, to muszą się najpierw stać jakimi? Dobrymi Żydami. A więc dokonać obrzeski, wszystkich innych rytuałów, prawda? Tak to rozumieli. I dlatego Paweł stawia to pytanie w drugim rozdziale, w wierszu 28 i 9 i mówi, albowiem nie ten jest Żydem, to jest drugi rozdział listu do Rzymian, który jest nim na zewnątrz i nie to obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem czego? Serca, oczywiście, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I to jest rozumienie, jakie nam daje Nowy Testament na to, prawda? Że chodzi nam nie tylko o obrzeskę fizyczną, ale przede wszystkim obrzeskę serca, czyli przemianę, przeobrażenie. Czy Pan Bóg
oczekiwał od narodu izraelskiego tylko tej jednej przemiany, czyli tej fizycznej, drodzy? Czy tylko o to chodziło? No spójrzmy, drodzy, na piątą księgę Mojżeszową, księgę powtórzonego prawa. Piąta księga, czyli powtórzonego prawa, rozdział 30. I w 30 rozdziale znajdują się słowa, które Bóg wyraźnie do narodu powiedział. I mówił to im dość wprost. To jest przedstawione w 30 rozdziale i wierszu 6. Obrzeżecie Pan Bóg Twój serce Twoje i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, abyś żył. Czyli obrzeże Pan Twój, co dokona, czego dokona? Obrzeski serca. A drodzy, dla narodu izraelskiego sednem sprawy było tylko co? Aby dokonać tego odpowiedniego rytuału. I w zasadzie na tym się sprawa już kończyła. Nic więcej. Obrzeska fizyczna wystarczyła. A tu chodziło o obrzeskę serca, czyli jedno i drugie. Mamy coś, co jest jakby dwuetapowe, prawda? Jedna rzecz i druga, która jest ze sobą bardzo połączona. I chcę wrócić teraz, drodzy, do tego 4 rozdziału, bo tu dalej apostoł Paweł powiada tak, w wierszu 11. To jest kontynuacja tego 4 rozdziału. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. A więc mówimy tutaj, drodzy, o pewnym znaku. I zauważmy, drodzy, i w dzisiejszym rozważaniu będzie się to nam pojawiało ciągle na przemian. Znak i pieczęć. One występują tu, zauważmy, wymiennie. Mamy znak obrzezania jako pieczęć, czyli wymiennie. Raz Słowo Boże mówi znak, raz mówi pieczęć. I stąd, drodzy, ta istota Ducha Świętego jest tak bardzo istotna, bo mówimy o pieczęci Ducha Świętego. Czytaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, a więc jest to nic innego, jak to, że ta obrzeska dokonuje się przez kogo? Przez Ducha Świętego. To Duch Święty tą zmianę dokonuje w sercu człowieka. Prawda? Znak i pieczęć. I to wychodzi, że to jest wymienne ze sobą. I teraz, drodzy, my tu mówimy o Starym Testamencie. Wiemy, że w Nowym Testamencie fizyczna obrzeska już nie obowiązuje, ale co w zamian za to jest w Nowym Testamencie? Czy się coś zmieniło? Co nastąpiło? Jest co takiego ciekawego, co pojawia się w miejsce obrzeski w Nowym? Obrzeska serca, ale takim zewnętrznym? Chrzest. Chrzest, prawda? Chrzest jest takim dobrym przykładem tego, dlaczego, drodzy. 6 rozdział listu do Rzymian, to jest zazwyczaj są, drodzy, nawet z tego miejsca często są te kazania, gdy mamy uroczystość chrztu. Bo zazwyczaj pastorzy, gdy przeprowadzają uroczystość chrztu, to sięgają po 6 rozdział listu do Rzymian, no bo to jest bardzo dobry rozdział, który pokazuje nam istotę chrztu. Na czym to polega? I mówi tutaj o tym, że z Chrystusem jesteśmy pogrzebani. A więc o co chodzi? Wchodzimy do wody, jakby pozostawiając nasze dawne życie i powstajemy w chrzcie do czego? Do nowego życia. Do nowego życia. O tym mówi nam 6 rozdział, a ja przeczytam na odmianę z listu do Kolosan, bo też o tym apostoł Paweł tam mówi w nieco krótszy sposób, ale dokładnie o tym samym mówi 2 rozdział listu do Kolosan i wiersz 11 i 12 powiada w nim tak. W nim też zostaliście obrzezani. I tu już mówię o obrzesce, obrzeską dokonaną nie ręką ludzką. Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół zbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Rozumiemy zatem, o co tu chodzi? W chrzcie człowiek umiera, wchodząc do wody i powstaje zupełnie do nowego życia. Prawda? Czyli jest to dwuetapowy, bo co, drodzy, musi poprzedzać również? Czy to wystarczy tylko, żeby był chrzest sam? Czy wystarczy, drodzy? A właśnie. O co tutaj również chodzi nam?
o pewne przygotowanie również. Czy ma sens jedynie to, gdy my wejdziemy do wody, ochrzcimy się, no bo ktoś może powiedzieć, no czas najwyższy, abyś to zrobił, prawda? Bo są mi nieraz takie sytuacje. Bo już długo zwlekasz w tej sprawie, ale aby było również przygotowane serce. Gdyż apostoł Paweł mówi, że to jest właśnie w Chrystusie dokonane. Wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Czyli umarliście z Nim i powstaliście do nowego życia. Dlatego, drodzy, istota chrztu jest właśnie również bardzo ważna w kwestii, czy rzeczywiście następuje to nowonarodzenie. Czy rzeczywiście my, deklarując, że idziemy za Jezusem Chrystusem, zostawiamy ten świat i rzeczywiście wstępujemy na tą drogę, która ma być zgodna z wolą Bożą. To się wydaje czasami, drodzy, nieraz dziwne, bo w jakiś sposób rozumiemy to, że potrzeba nam chrztów, bo jest ten przyrost, byśmy cieszyli się, gdyby był znacznie większy niż jest. Ale z drugiej strony musimy mieć świadomość również i tego, że chrzest jest bardzo wielką odpowiedzialnością. Że to nie jest tylko od sobie taka deklaracja. Że my się deklarujemy i pozostawić chcemy to nasze dawne życie, chcąc rzeczywiście iść teraz już z Bogiem. To trwanie w społeczności z Nim, co w 17 rozdziale przecież Pan Bóg powiedział Abrahamowi. Wtedy, gdy miał już obrzezać się fizycznie, Pan Bóg powiedział mu to. Trwaj w społeczności ze mną i co? I bądź doskonały. Trwaj w społeczności. Czyli wyrazem tego, że on się teraz fizycznie wtedy nie ochrzcił, ale obrzezał, było to, że on miał trwać w społeczności, chodzić z Panem, prawda? Bo tak to wyglądało. I, no i tym samym, drodzy, być doskonałym, gdyż doskonałość, gdyby Bóg wymagał od niego wcześniej, byłaby niemożliwa. Ale przez trwanie w społeczności ta doskonałość jest możliwa. I drodzy, Pan Jezus również o tym powiedział w Ewangelii Marka. Czytamy na ten temat w 16 rozdziale. To podkreślił właśnie te słowa, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o chrzest. Że chrzest ma to znaczenie również podwójne, dwuetapowe. I czytamy w 16 rozdziale Ewangelii Marka takie słowa. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli jaką mamy sytuację? Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, tak? Czyli uwierzyć i ochrzcić się. Nie tylko ochrzcić się, ale uwierzyć. Mamy to w dwóch etapach. Tak to, drodzy, właśnie jest. Czy, drodzy, mamy jeszcze coś w Nowym Testamencie, co również jest w podobny sposób, co funkcjonuje? Mamy Wieczerzę Pańską. Wieczerza Pańska to przecież Jezus powiedział, to czyńcie na pamiątkę moją. Jezus zwrócił to uwagę, żeby to nadal czynić i nadal o tej pamiątce pamiętać, żeby nadal to przeżywać. Czy chodzi tylko, drodzy, o spożycie niekwaszonego chleba i wypicia soku gronowego? Czy tylko o to chodzi? Czy również nie dotyczy to sprawy wewnętrznej? Prawda? Czy to nie jest właśnie w ten sposób, że dotyczy to również sprawy? Czy ma być to tylko jako coś obligatoryjnego, że czynimy to, dlatego że są to pewne obrzędy, które po prostu trzeba czynić? I podchodzimy do tego bardzo obligatoryjnie. A jednak trzeba się nad tym właśnie zastanowić. Czy to, co czynimy, czynimy tylko dlatego, że przyzwyczailiśmy się, czy faktycznie w sercu to jest i pragniemy tego, bo Jezus powiedział, że ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Tak Jezus właśnie powiedział. I trzecia sprawa, i tu się chyba najdłużej zatrzymamy. Trzecia sprawa jest bardzo również ciekawa. Oto, drodzy, prawo Boże. Prawo Boże stanowi 10 przykazań, 10 słów, które Bóg wypowiedział i które było niczym innym jak zawarciem przymierza z narodem. To prawo zostało ogłoszone na górze Synaj. To prawo zostało ukazane jako doskonałe prawo, niezmienne, które ma być prawem, które będzie zawsze istniało. I, drodzy, no przykre to jest, że dla wielu chrześcijan
nie jest ono już dzisiaj prawem, które by uznane było za coś istotnego. Wielu, drodzy ludzi, mówi, że to prawo już w zasadzie zostało przybite do krzyża, że pozostało nam tylko prawo miłości, a tym samym, drodzy, w Piśmie Świętym znajdujemy przecież wielokrotnie kwestię dotyczącą prawa. Nawet sam Jezus mówi, kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie. Czyż Jezus kiedykolwiek powiedział, że prawo przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie? Drodzy, przeczytajmy sobie jedno z przykazań, ponieważ to przykazanie znajduje się w środku dekalogu. Wiemy już, o jakim przykazaniu mówię. Jest to przykazanie czwarte. Może warto nieraz sobie je również przypomnieć, również z tego miejsca. I oto czytamy od wiersza 8 drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. A dnia 7 odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. I drodzy, chcę powiedzieć coś również, co pisze na ten temat książka Patriarchowie i Prorocy. Ellen White pisze tak. Sabat nie został wprowadzony jako coś nowego. Był już ustanowiony przy stworzeniu. Należy o nim pamiętać i zachować go na pamiątkę dzieła Stworzyciela. Wskazuje on na Boga jako Stwórcę nieba i ziemi i odróżnia tym samym prawdziwego Boga od wszystkich jego fałszywych bóstw. Wszyscy, którzy zachowują 7 dzień tygodnia, okazują przez to, że są czcicielami Jahwe. W ten sposób sabat jest znakiem lojalności człowieka wobec Boga, tak długo, jak długo człowiek będzie na ziemi, aby mu służyć. To jest ciekawa myśl, drodzy, która jest zawarta w książce Patriarchowie i Prorocy. Że sabat, co czytaliśmy, zawsze odróżniał prawdziwy lud od kogo? Od ówczesnego świata. Nam się może wydawać, że w tamtym czasie było jakby inaczej, ale właśnie wtedy było również tak samo jak i dzisiaj, że prawdziwy lud Boży zawsze był odróżniony tym świętym dniem sabatu. Dlaczego uzasadnione to jest? Bo w 6 dniach stworzył Pan niebo i ziemię i 7 dzień pobłogosławił, poświęcił go. Prawda? Jest to szczególnie wyróżniony, jest to dzień Pana Boga. Jest to dzień, w którym w szczególny sposób możemy odczuwać łączność z naszym Ojcem. Możemy ten dzień nazywać, jak Izajasz mówi, rozkoszą. Możemy w tym dniu być w szczególnej więzi z naszym Stworzycielem. I jest on znakiem lojalności człowieka wobec prawdziwego Boga. I gdy mówimy o tym znaku lojalności, drodzy, to mówimy o tych, cały czas mówimy dzisiaj znak i pieczęć, prawda? I tutaj Ellen White również używa tego określenia znak. A czym jest, drodzy, sabat? Przeczytajmy dalej. 4 przykazanie, dalej jest to ten fragment z Patriarchowie i Prorocy. Jest jednym z 10, które zawiera zarówno imię, jak i tytuł prawodawcy. Jako jedyne wskazuje na mocy, czy jego autorytetu dane jest prawo. Tak więc zawiera pieczęć Bożą, którą Bóg odcisnął na swoim prawie jako dowód jego autentyczności i obowiązującej jego mocy. To mi się bardzo podoba, że prawo Boże jest niczym innym, jak pewnym aktem prawnym, które jest zapieczętowane. Bo drodzy, pomyślmy sobie o tym tak, że mamy na przykład akt notarialny. Jeżeli na tym akcie, czy w ogóle jakikolwiek dokument stwierdzający coś, co możemy na przykład w sądzie przedstawić, jeżeli on nie ma pieczęci, czy jest on ważny, czy nie? Nie. Jak nie ma pieczęci, jak na tym akcie nie będzie pieczęci, to on jest w ogóle nieważny i możemy go zupełnie sobie odpuścić. To nie jest dokument w pełnym tego słowa znaczeniu. Dokument musi być, mieć pieczęć. Ta pieczęć jest bardzo istotna. Bez pieczęci nie ma ważności. Dlatego, drodzy, jeżeli prawo Boże, ktoś powie, ja owszem uznaję prawo Boże, ale sabat to on był dla Żydów. I co wtedy?
A gdzie pieczęć w dokumencie? Gdzie ona jest? No czytaliśmy, właśnie w czwartym przykazaniu jest pieczęć. Bóg powiedział, Bóg odcisnął w swoim prawie jako dowód Jego autentyczności i obowiązującej Jego mocy. Drodzy, trudno by było, żeby Pan Bóg jako władca całego wszechświata, żeby się tak ograniczał, żeby nie miał własnego prawa, które jest prawem jak konstytucja, które jest ustanowione, zatwierdzone przez Niego. Przecież, drodzy, funkcjonowanie państwa, prawda, to jest funkcjonowanie na samych aktach prawnych. Ileż spraw jest w Sejmie, w parlamencie, prawda, w jednej izbie, drugiej, w różnych komisjach, których one przechodzą tylko z jednych prawników do drugich. No bo tam są zazwyczaj prawnicy. I oni rozważają, czy jest to dobrze, czy to możemy już poddać pod głosowanie, czy nie pojawi się jakiś problem, nie? Bo jest tak, bo to jest prawo ludzkie tylko. I coś będzie nie tak i ono wróci z powrotem do komisji i znowu będą musieli nowelizować prawo. Zatem, drodzy, doskonale widzimy, że w Bożym systemie zbawienia funkcjonuje dosłownie akt prawny, że Bóg zabezpiecza to właśnie poprzez pieczęć i mamy tu wymiennie znak, sabat jako znak i sabat jako pieczęć. Właśnie pieczęć, którą odcisnął na swoim prawie. Czyli, drodzy, tak jak wyobraźmy sobie stare dokumenty, gdyż dzisiaj pieczęć jest taką bardzo już kompaktową, zamkniętą taką częścią, prawda, którą ona w środku się tam odwraca i przybijamy, jest z głowy. Ale jak to dawniej robiono? Dokument mieli i co teraz? Wylewali odpowiedni, czy wosk, czy jakiś lak, to było płynne i teraz tą pieczęcią musieli tak dokładnie przycisnąć, żeby to zostało dobrze odciśnięte. Cała ta zawartość pieczęci, aby była ładnie odwzorowana na tym, do czego żeśmy to przycisnęli. I wtedy dopiero taki dokument, no on miał już, to już było prawnie wszystko załatwione. Jeżeli król coś takiego zrobił, to oczywiście mogło być to ogłoszone i wejść w życie jako powiedzmy ustawa, którą król nawet nie mógł nieraz zmienić, bo nieraz były i takie. Wiemy o tym na przykład w czasach Daniela, w okresie Persji, prawda, gdy już Daniel został wydany ten dekret, że mieli się wszyscy tylko kłaniać przed królem, a ten dekret zaraz satrapowie przypomnieli, gdy on był zasmucony, bo wiedział, co spotka i przejrzał tą intrygę, to on wiedział, że tego prawa już nie może zmienić i oni mu to od razu podpowiedzieli. Prawa Persów nie można już zmienić. A zatem, drodzy, dokładnie widzimy, że w taki sam sposób Boże prawo jest takim aktem prawnym, które Bóg jak najbardziej jako władca całego wszechświata musi respektować. Zatem doskonale widzimy, że również ofiara Pana Jezusa jest ofiarą dlaczego? Dlatego, że prawo to musiało być wypełnione w sposób doskonały. Nie można było od tak sobie powiedzieć, gdy zaistniał grzech, to zmienimy prawo. Nie? Ludzie zastanawiają się, dlaczego Chrystus umarł. Gdyby prawa nie trzeba było zmieniać, gdyby można go było powiedzmy zmienić, Chrystus by z pewnością nie musiał umierać. A zatem, drodzy, doskonale widzimy to, co Bóg objawił tutaj w swoim słowie. I drodzy, odnośnie sabatu, popatrzmy jeszcze na kolejną rzecz, o której dalej czytamy w Księdze Wyjścia, tym razem w 31 rozdziale, gdzie Pan Bóg dał taki szczególny nakaz jako sabat, który był jako znak. Powiedz synom, to jest od wiersza 13, to prawo było bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi, czy restrykcyjne nawet, byśmy mogli powiedzieć w kwestii wypełniania go przez naród izraelski. I czytamy tutaj także, powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż są one znakiem między mną a wami. Jak długo? Jak długo, drodzy? Po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam. A więc co jeszcze sabat, drodzy, czyni? Kwestie uświęcenia. A więc nie ma uświęcenia bez sabatu. Przestrzegajcie więc, Pan Bóg mówi, sabatów, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swojego ludu. 6 dni będziecie pracować, ale w dniu 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu,
Każdy, kto w tym dniu sabatu wykonuje jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. I tak dalej. I teraz, drodzy, jeszcze na końcu zauważmy taką rzecz. Gdy dokończył rozmowy, to w wierszu 18, z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu Pan dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. Zapisane palcem Bożym. To ciekawe, drodzy, porównać to możemy z Ewangelią Łukasza i w Ewangelii Łukasza znajdziemy również taką myśl do tego, która nam pewną rzecz tutaj wyjaśni. To jest 11 rozdział Ewangelii Łukasza. W tym rozdziale znajdziemy takie oto myśli. 11 rozdział i wiersz 20. Jezus mówi tutaj tak: jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Palcem Bożym wypędzam demony, przyszło do was Królestwo Boże. I porównywalny tekst, paralelny z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 12, mówi o czymś bardzo podobnym. Chodzi mi o pewną rzecz, żebyśmy tutaj na nią zwrócili uwagę. 12:28. Teraz to jest ta sama myśl, to sama sprawa. Jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło dla was Królestwo Boże. Palcem Bożym i Duchem Bożym. Tablice były napisane palcem Bożym, czyli przez kogo? Przez Ducha Świętego. Bo tu mamy tą samą analogię. Jeżeli ja wypędzam demony palcem Bożym, palcem Bożym. Tablice były napisane palcem Bożym i teraz Jezus tutaj mówi, wypędzam Duchem Bożym. To znaczy, że właśnie prawo Boże zapisane było przez Ducha Świętego. I o co tu, drodzy, chodzi? Zobaczmy do księgi Ezechiela, dlatego że tą rzecz Pan Bóg zawsze pragnął i zawsze o tym przypominał, żeby naród miał nie tylko, drodzy, to na tablicach kamiennych, bo nie o to chodziło, żeby było to tylko widoczne jako coś zewnętrznego, ale żeby to było równocześnie w ich sercach. W rozdziale 20 księgi Ezechiela czytamy takie oto słowa. 20 rozdział, wiersz 12 pisze tak. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Pan, ten, który ich uświęca. Ja jestem Pan, ten, który ich uświęca. I wiersz 20. Święćcie moje sabaty, niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Oto, drodzy, w ten sposób Pan Bóg wyraźnie ukazuje im, w jaki sposób tego oczekiwał. I, drodzy, czy Bóg rzeczywiście tego wymagał od Izraela? Czy rzeczywiście Pan Bóg wymagał tego, aby było ono w sercu? Na pewno tak, jako że w 6 rozdziale Księgi Wyjścia zostało to przedstawione w taki oto sposób. 6 rozdział i Księga Wyjścia mówi nam tak, od wiersza 6. Niechaj te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów. Będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając, przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na drzwiach, o drzwiach swojego domu i na twoich bramach. Pytanie jest, co oni zastosowali z tego? Na pewno, drodzy, wypisywali je na odrzwiach swoich drzwi. Na pewno. Na pewno jako filakterię przywiązywali je jako przepaskę między swoimi oczyma. Na pewno przepaskę przy swojej ręce. A o co tu chodziło? No, jeśli miała być przepaska między oczami, no to chodziło o umysł, prawda? O umysł nasz. A jeśli chodziło o przepaskę do naszej ręki, no chodziło o nasze czyny, prawda? Czyli to miało być w sposób symboliczny tak przedstawione. A gdzie mieli nade wszystko je mieć zapisane? W swoim sercu. Prawo. Czyli prawo Boże jest kolejny raz, dochodzimy do tego, ma zostać zapisane nie tylko na tablicach,
ale również zapisane w naszym właśnie sercu. I w książce w atmosferze niebios, Ellen White pisze tak: gdy odciskasz pieczęć w wosku, nie uderzasz nią gwałtownie, lecz przyciskasz mocno, aż wosk przyjmie jej kształt. Podobnie nasz Pan postępuje z nami, nie przy pomocy chwilowych impulsów, ale stale i nieprzerwanie. Nowe życie jest wszczepiane przez Ducha Świętego na podobieństwo Chrystusa. Jaki to jest fajny cytat, prawda? Że Bóg w sposób doskonały chce tą pieczęć w naszych sercach odbić. Czy ją uderzy tak gwałtownie? Nie. Tu jest napisane. Uderzasz nie gwałtownie, przyciskasz mocno, ale powoli, żeby to nie zniszczyło się. Czyli Pan Bóg działa na serca nasze w taki sposób. Drodzy, no dzisiaj, gdy rozważaliśmy tę lekcję, uczniowie nie rozumieli wszystkiego, to nawet Pan, gdy dokonywał cudów, chociażby z uzdrowieniem owego ślepego, to też czynił to w sposób dwuetapowy, no bo przecież nie od razu go całkowicie uzdrowił. Prawda? On coś widział, obraz był nieczysty, zamazany. To jeszcze nie było to. I Jezus w kolejnym etapie daje mu dopiero zrozumienie. Pan Bóg w podobny sposób, gdy odciskasz, jeszcze raz te słowa przeczytam, w wosku nie uderzasz w nią gwałtownie, pieczęć wosku, nie uderzasz w nią gwałtownie, lecz przyciskasz mocno, aż wosk przyjmie jej kształt. Podobnie Pan postępuje z nami, nie przy pomocy chwilowych impulsów, ale stale nieprzerwanie. Nowe życie jest wszczepione przez Ducha Świętego na podobieństwo Chrystusa. Kolejny cytat będzie pochodził z wybranych poselstw. Jak wosk przyjmuje kształt pieczęci, tak dusza ma przyjąć Ducha Bożego, jego odcisk i zachować obraz Chrystusa. A więc znowu widzimy ten element znaku i pieczęci, prawda? Tego, co Bóg dokonuje w sercach naszych. I dlatego, drodzy, dla narodu izraelskiego sabat był szczególnym znakiem. Wyróżniał, jak powiedzieliśmy, spośród innych ludów. Dzisiaj mamy tego pełną świadomość, drodzy, że również i nas wyróżnia spośród wielu ludów. I nie ma tu żadnej sprzeczności, jeśli mówimy o pieczęci Ducha Świętego i pieczęci, która jest sabatem, no bo Pan Bóg pragnie to prawo w naszych sercach również w doskonały sposób odbić, prawda, żeby ono było w naszym właśnie życiu zachowane. W książce Wielki Bój pisze tak nam na ten temat Ellen White. Sobota będzie wielkim sprawdzianem wierności, gdyż dla wielu jest ona prawdą budzącą kontrowersje. Gdy ludzie zostaną wystawieni na ostateczną i decydującą próbę, stanowisko wobec soboty dokona podziału między tymi, którzy tego nie czynią. Święcenie fałszywego dnia odpoczynku zgodnie z przepisami Kościoła, lecz wbrew czwartemu przykazaniu dekalogu, będzie znakiem wierności mocy wrogo ustosunkowanej do Boga. Zaś zachowanie prawdziwego sabatu jako przejaw posłuszeństwa wobec prawa Bożego. I drodzy, my żyjemy w czasie, w którym będziemy może musieli się z tym zetknąć, że przestrzeganie prawa, które jest ustanowione ogólnie, jest bardzo wygodne i oczywiste dla wielu ludzi i niekwestionowane wręcz. Ale z drugiej strony nie jest ono zgodne z Pismem Świętym. Nie jest zgodne z zawarciem przymierza, drodzy, gdyż doskonale wiemy, że jeżeli Bóg zawierał z patriarchami przymierze, to jaki dzień musieli oni święcić? No sabat, prawda? Doskonale wiemy, że to musiał być sabat. Że to nie mógł być inny dzień tygodnia. Że to nie było obojętne. I drodzy, postawię również też takie teraz taki przykład. Popatrzmy na kombatantów. Kombatanci to zazwyczaj ludzie związani z patriotyzmem, jako dawni wojskowi. Gdy są uroczystości państwowe, uroczystości różne rocznicowe, jak oni przychodzą na te uroczystości ubrani? Odświętnie często są jeszcze w mundurach, nie? To są żołnierze, którzy są w stanie spoczynku. Oni by nie musieli przychodzić w mundurach.
Mało tego, oni jeszcze salutują do pocztów sztandarowych. Prawda? Czyli w zasadzie oni są jakby nadal żołnierzami. No i też państwo uznaje ich, zwłaszcza tych żołnierzy, prawda, z tych wyklętych i tak dalej, to oni mają oczywiście swoje uznanie dla ojczyzny. Dlaczego to robią, drodzy? Dlaczego, gdy są uroczystości państwowe, to kombatanci są zawsze ubrani w mundury wojskowe, salutują, zawsze podchodzą do tego z wielkim szacunkiem. Dlaczego? Bo to, co mają w sercu, no to okazują to, prawda? Kochają tą ojczyznę, no są patriotami tej ojczyzny, tej ziemskiej. Więc wyrażają w ten sposób, że zauważmy, jest to jakby też dwutorowo. Z jednej strony pokazują to, co w sercu mają. Gdybyśmy na przykład popatrzyli na prezydentów, na przykład prezydenci Stanów Zjednoczonych, gdy jest oficjalne spotkanie, delegacja powiedzmy przyjeżdża z głowy państw, spotykają się i no jest to dwóch powiedzmy polityków, dwóch przywódców, dwóch prezydentów, prezydent na przykład Stanów Zjednoczonych i prezydent jakiegoś państwa. Są tam również flagi, prawda? Jest flaga Stanów Zjednoczonych i jest odgrywany hymn Stanów Zjednoczonych. Co robi wtedy prezydent USA? Staje na baczność i ręka idzie na serce. To, co ma w sercu, to pokazuje. Drodzy, powiem jeszcze taką rzecz, jeżeli już ciągniemy ten przykład. Gdyby była sytuacja, że jest grany inny hymn, inna flaga, czy on to zrobi? No nie. Możemy powiedzieć, to nie ta flaga. Drodzy, to samo jest z czwartym przykazaniem. Czy my możemy powiedzieć, że to jest tak dowolny dzień, prawda? Bo ludzie mówią, jakie to ma znaczenie. Niektórzy mówią, to było tylko dla Żydów. I to jest takie płytkie myślenie, bo ludzie w ten sposób nie biorą pod uwagę szerszego kontekstu Pisma Świętego, tylko mówią, to było dla Żydów, bo to Pan Bóg z Żydami, nas sabat nie obowiązuje, sobota nie obowiązuje. To my byśmy mogli powiedzieć, to nie jest dla nas obojętne, bo to nie jest obojętne, pod jaką flagą jesteśmy. Bo to tak dosłownie to tak jest, że właśnie w ten sposób prawo Boże, doskonały sabat, jest tym, że rozumiemy, że to, co mamy w sercu, to uzewnętrzniamy. I tak robią, drodzy ludzie. I to nie jest dziwne, prawda, że, jak powiedziałem, kombatanci, przywódcy państw, że to on nie stanie na baczność, czy nawet nie da rękę tutaj na sercu, jeżeli będzie grany inny hymn i inna flaga będzie. Nie, to nie jest to. To musi być to, co reprezentuje jego państwo i wtedy on to czyni. I tak samo, drodzy, jest z nami. No jeżeli Saba będzie wielkim sprawdzianem. Jeszcze raz ten fragment przeczytam. Gdyż dla wielu jest ona prawdą budzącą kontrowersję. Gdy ludzie zostaną wystawieni na ostateczną, decydującą próbę, stanowisko wobec soboty dokona podziału między tymi, którzy tego nie czynią. Święcenie fałszywego dnia odpoczynku zgodnie z przepisami Kościoła, lecz wbrew czwartemu przykazaniu dekalogu. To będzie znakiem wierności, mocy wrogo ustosunkowanej do Boga, zaś zachowanie prawdziwego sabatu jako przejaw posłuszeństwa wobec prawa Bożego. Będzie to dowodem wierności względem Stwórcy. Podczas gdy jedna grupa przyjmie znak uległości wobec ziemskich mocy i otrzyma znamie bestii, druga wybierze znak wierności wobec autorytetu Boga i przyjmie pieczęć swego Stwórcy. Doskonale możemy już wejść teraz, to jest oczywiście na kolejne rozważanie, w kwestię dotyczącą pieczętowania. Na czym polega sprawa pieczętowania? O co w tym chodzi? Przyjąć znamie bestii, czy przyjąć pieczęć Boga żywego? A to są te dwie rzeczy, wobec których świat stoi, możemy powiedzieć, już u progu i które będą rozstrzygały o losie każdego człowieka. Ale poselstwo, drodzy, pierwszego anioła wyraźnie wzywa już dzisiaj ludzi do czego? Do oddania Stwórcy czci i chwały i przypomina o Stworzycielu, a więc o jakim przykazaniu? O przykazaniu czwartym. Tutaj myśmy czytali, że czwarte przykazanie zarówno zawiera tytuł, jak i imię prawodawcy, tak jak pieczęć, prawda? Prezydent, czyli jego stanowisko i również obszar, jakim on, czyli prezydent na przykład Rzeczpospolitej, czy USA, czy innego państwa. To jest w pieczęci i to podobnie Bóg również ma w swojej pieczęci. Sabat jako znak, jako pieczęć.
I to będzie czymś, co będzie rozstrzygało w przyszłości, drodzy, o każdym losie każdego człowieka. Gdyż nikt, drodzy, powiedzmy sobie to jasno, nikt nie będzie mógł powiedzieć, zostanę neutralny i spróbuję sprawę jakoś, żeby się może przeczekał. Nie? Poselstwo trzech aniołów, drodzy, jest poselstwem, które doprowadzi do rozstrzygnięcia tego, że każdy będzie musiał stanąć albo po jednej, albo po drugiej stronie. To jest, drodzy, istotą właśnie owych poselstw. A więc albo oddanie chwały Panu Bogu, albo przyjęcie, jak czytaliśmy to tutaj z książki Wielki Bój, przyjąć znamię bestii, no to jest wybieranie innej flagi, innego hymnu. No ale kto by to zrobił właśnie z przywódców państw, że zrobiłby to pod inną flagą, innym hymnem. Dla nas jest to ten jeden sabat, ta pieczęć, którą, tak jak czytaliśmy, właśnie Pan Bóg pragnie zabezpieczyć aktem prawnym, zbawienie każdego z nas. Pragnie, aby to było na mocy prawnej, żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości, że On daje pieczęć i kończy sprawę w taki sposób, aby została pomyślnie zakończona dla każdego człowieka. Wolą Bożą jest, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Niech łaskawy Bóg nam w tym błogosławi i pomoże nam w tym. Amen.